Oni nam proponują powrót do tego, co było. Ale przede wszystkim dzisiaj proponują nam nienawiść, negatywne uczucia, wojnę, można powiedzieć wojnę domową, niszczenie katolików, a Polska jest w większości katolicka, opiłowywanie. Proponują nam język polityki, który jest językiem z jakiejś jamy bandyckiej, a nie normalnym, kulturalnym językiem, którym powinniśmy się posługiwać. I to wszystko jest w gruncie rzeczy jeden człowiek. On się nazywa Donald Tusk. On się nazywa Donald Tusk i wykorzystuje każdą okazję, dokładnie każdą okazję, żeby budzić niepokój, budzić nienawiść, żeby stawiać różne zarzuty. To może być tragedia jakiejś kobiety. To może być, tak jak ostatnio, pożar. Pożar, za który oni odpowiadają. Te śmietnisko na zachodzie Polski to jest wynik ich rządów. Tam jest mnóstwo tego rodzaju śmietnisk. To są niemieckie śmieci. To jest przywóz niemieckich śmieci i tak będzie. Tak będzie Polska wyglądała, gdyby oni przyszli do władzy. Trzeba w tej chwili palić wszystkim, no poza oczywiście opanami czy tym podobnymi rzeczami, bo takie rzeczy się niestety u nas też zdarzają.